19 maja obchodziliśmy Dzień Dobrych Uczynków. To święto społecznych, bezinteresownych działań, które mają przekonać Polaków, że warto być dobrym. Pomysł, by chociaż jednego dnia w roku patrzeć bardziej na innych niż na siebie, zrodził się w 2005 roku. Z inicjatywą tą wystąpiła Fundacja Ekologiczna Arka. W naszym mieście Dzień Dobrych Uczynków obchodziliśmy po raz pierwszy. Z tej okazji sekcja do spraw wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaprosiła mieszkańców Kielc do gry terenowej pod hasłem Warto być dobrym. Nasi wolontariusze w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach pomagają dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym już od ponad 3 lat. Jednak mimo wszystko wielu mieszkańców nie wie o tym, że taki wolontariat w MOPR-ze istnieje. Stąd pomysł na grę miejską, żeby nasi wolontariusze wyszli i w Dniu Dobrych Uczynków mówili o tym, że warto pomagać, że warto być dobrym i uśmiechali się do wszystkich mieszkańców Kielc, zarażając optymizmem i być może liczymy na właśnie zgłoszenia dodatkowych wolontariuszy. Gra oparta była o 10 lokalizacji na terenie całego miasta. Mieściły się w nich punkty kontrolne, w których czekały różnorodne zadania. Uczestnicy zabawy poznawali ideę wolontariatu, wzorcowe postawy społeczne. Malowali serduszka, tworzyli drzewko dobrych życzeń. Udowadniali, że bycie dobrym nie wymaga wiele pracy. Sprawiać radość innym ludziom przez swoje zachowanie. Czy pomóc jakiejś pani, nawet powiedzieć dzień dobry i się ładnie do kogoś uśmiechnąć, to naprawdę zmienia niektórym ludziom dzień. Wyświadczyć, aby się przysługę komuś. No. Ktoś prosi o podanie mu, co było zadaniem, to mu się podaje. No. Może te, jak ktoś się coś takiego też głupszego, to niech idzie na wolontariat. Po prostu jak raz jakiś czas komuś pomoże, to będzie dobrze. No. Niech się też angażuje na jakieś akcje, jak coś jest. No. Co kto może? Uśmiech na ulicy, nawet do nieznajomego, prawda? I już jest inaczej się patrzy na... Można pomóc normalnie, dać na przykład pieniądze na jakieś różne dobroczynne rzeczy. Albo po prostu wziąć takiego bezdomnego, kupić mu jedzenie, ubrania. Takie za małe pieniądze, a dużo możemy zrobić dla takiego człowieka. Na Placu Artystów na wszystkich Kielczan czekało mnóstwo atrakcji. Były zabawy i animacje dla dzieci, występy artystyczne, pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej. Tego dnia najważniejsza była dobra zabawa i zwykła ludzka życzliwość.